Wleciała najmocniejsza aktualizacja na serwerze anarchia.gg. Postanowiłem, że wbiję na ten serwer i ją przetestuję. I nie ukrywam, zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Nie dość, że zostały poprawione hity, został dodany perk siły, w końcu. No i z tej okazji, widzowie, robię konkursik na anarchiczny kill-off, czyli na najlepszy kill-off na serwerze. Zostaw lajka, suba w komentarzu swój nick z Minecrafta. Robimy taki challenge, 800 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek z anarchii. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Widzowie, nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale witam was na Anarchii GG. Dlaczego? Wleciała potężna aktualizacja i w końcu ten serwer stał się jakkolwiek grywalny, no bo wcześniej, nie ukrywam, te hity były takie, że jak się biłem z ziomkiem, no nie było opcji go zabić. Teraz, nie dość, że hity są takie, jak lubimy, czyli wiecie, padają totemy, to dodali jeszcze totemy nieśmiertelne, w sensie dodali perk siły, to już w ogóle hity bombią niesamowicie i to są takie zmiany na plus, których mi po prostu na tym serwerze brakowało, tak szczerze. No i dodatkowo dla świeżynek, czy tak osób, które sobie na przykład wejdą pierwszy raz, na macie do odebrania startowy zestawik, gdzie macie seta 16 od razu, więc stary, zacznij grać, wpisę na anarchię i zobacz, kurczę, jak jest tutaj przyjemnie, naprawdę, no bo wcześniej mnie bolały te hity, szczerze, no ciężko było kogoś zabić, teraz zostało to podobno zmienione, dodatkowo jeszcze ten perk siły został dodany, kurde, fajnie, fajnie, bardzo, ależ to bardzo fajnie, więc o co, chyba nie ma co lecieć, no ja wcześniej miałem seta 29, który był całkiem dobrym setem, teraz to zostało dodane, widzowie, no i mamy sety 34 tutaj, więc no, jakąś tam aktualizację trzeba zrobić secika. Mam przygotowane anarchiczne, epickie. Wcześniej miałem odłożoną kasę i ja tą kasę zalokowałem tak, że kupiłem sobie anarchiczny kill-off, żeby po prostu ta kasa nie straciła wartości. Wiecie, o co chodzi. Nawet nie wiem, ile teraz taki kill-off może być warty. Wydaje mi się, że no kilka bilionów na pewno powinien chodzić. No, 8 bilionów wchodzą anarchiczne, ja go kupiłem za 3. Dokładnie wczoraj, więc no zarobiłem 5 bilionów dosłownie w jedną noc, no bo dzisiaj ta aktualizacja wleciała. Więc plan jest taki, że ja sobie odkładam wszystko, ależ to dosłownie wszystko, bo wydaje mi się, że aktualnie no tej temy już nie będą robić żadnego wow, te anarchiczne odłamki oczywiście sobie zostawiamy, no bo wcześniej wbijałem wszystko, ależ to wszystko na perka dropu, no bo wcześniej nie było tego perka siły, oczywista sprawa, no ale jak jest ten perk siły, no to teraz trzeba to wbić, no i trzeba podbić tutaj chyba anarchię GG, tak szczerze, no bo co, mamy wbity ten perk generatorów, tylko ja mam to na poziom 5, więc mam maksymalny poziom dropu, o to chodzi. No i teraz siłkę trzeba wbić, więc kurczę, jest co robić, super, bardzo się cieszę. Rzadka skrzynia, najtańsza, więc to co, tak naprawdę te muszelki czy coś, anarchiczne odłamki, no to panowie, chyba nie ma co narzekać, tak szczerze. Anarchiczne odłamki, tak szybciutko. Tutaj co, no lecimy chyba serca oceanu, no tak, tylko serca oceanu, anarchiczne odłamki, nic innego mnie tutaj raczej nie interesuje. W ostateczności voucher na SVIP-a, bo wiem, że te vouchery na rangi trzymają cenę, są drogie, no i też fajnie, no bo teraz chyba patrzę tylko i wyłącznie pod względem sobie zarobku, nie? Żeby tutaj coś sobie kupić, jakiś mieczyk na rynku, 33 bym chciał na przykład, ile taka 33 może tutaj chodzić? 35 bilionów? Nie, no to jest niemożliwe, tak szczerze, 35 bilionów, jakaś 32. Nie, dobra, lecimy z tą epicką, tak, to jest epicka. Na spokojnie, szybkości, spoko, raczej bez animacji, animacją będę się cieszył przy skrzyniach anarchicznych, no bo anarchiczna jest już droga. Więc co? Dalej, pyk, serce oceanu. Czy to jest to, co chciałem? Tak, to jest to, co chciałem. A tutaj jest coś nowego? A, tu są te łuski rekina, to łuski rekina, to będzie to, co będę chciał tak naprawdę. Lecimy dalej. Miecik 30, bardzo fajnie. Szybkości, serca oceanu, spoko. Kilo 26, coś tam się sprzeda. Buciki 26, hełm 30, sprzedamy oczywiście. Raczej wszystko, co tutaj mam, będę sprzedawał, bo no chcę kasę. Chcę kasę tak naprawdę. Tej temy z tej skrzynki jakoś wartościowe nie są. Liczyłem, nie ukrywam, głównie chyba po prostu na te anarchiczne odłamki, ale no niestety żadne mi tutaj nie wypadły. Jeszcze chcę się szybko upewnić, czy mam może jakieś tutaj w swoim ender chestie wszystkiego, ale raczej kurczę, niestety nie mam. Szkoda. No ale teraz po prostu robimy to, co jest najważniejsze. Anarchiczne, widzowie, najdroższe klucze na serwerze i najdroższa skrzyneczka oczywiście. Wjeżdżam, rozjeżdżam, no co, anarchiczny miecz. Wiadomo, zawsze spoko, ale chyba bym chciał po prostu mieć pana kraba. Pana kraba, ja pierdzielę, pana kraba, mieć pana kraba, tak, to jest to, co chcę. Mieć pana kraba albo skalmara, w ostateczności łuski rekina tak naprawdę. Bo jeszcze na szybko zobaczę, jedna łuska rekina, widzowie, kosztuje 68 bilionów. Patrząc na tab, 68 bilionów to jest 11 topka bogactwa na serwerze, więc no, wiecie, o co chodzi. Lecimy z animacją, proszę. O nie, miecz, nie. Ja pierdzielę, książka szybkości za 20 zł, nie wierzę.
wierzę w to. Lecimy dalej, proszę, oby ta łuska jakaś. Co się tutaj stało w tym momencie? I straciłem książkę. Aha, tutaj też jest taki skam, ludzie tak skamują? Ja pierdzielę, co to są za ludzie, nie? Jeszcze ktoś napisał, masz książkę. To nie wiem, ten Kacper to złapał, czy ktoś to złapał? Kacper i od razu mi daje wymianę. Nie ogarniam tego tak szczerze. On chyba, nie wiem, czy to on mnie skamował, czy to nie on mnie skamował, ale oddał mi. Pozdro, Kacper. No nie, no to jak coś takiego tutaj też działa, no to lekka przesada tak szczerze. Myślałem, że... No to szczerze, widzowie, troszeczkę boję się otwierać w tym momencie, no bo kurde, no stary, 20 zł taka skrzynka kosztuje. Jakiś idiota za przeproszeniem wejdzie i mnie okradnie z dwóch dyszek? Zobaczy nagle, ile ludzi tutaj jest. Nie wiem, ja muszę jakoś po channelach chyba skakać. No to jest przesada. Chyba, że no bez animacji będziemy otwierać, no bo to jest pyk bez animacji, książka otrucia. Ja pierdzielę, no. Inaczej chyba nie ma opcji tego otwierać, widzowie. Trzeba bez animacji, niestety, no bo ja nie mogę być okradzionym tutaj na serwerku. No przecież to jest przesada. Lecimy dalej. Bez animacji motyka, 33 motyka pana kraba. Ej, ale w sumie ta motyka może być droga, tak szczerze. No to jest prawie, że najlepsza motyka na serwerze. Te motyki mają cenę. Ja bym chciał generator ściana zobaczyć i na przykład ile z takiej motyki dostanę kasy, nie? Bo mam 332 miliony aktualnie. Jeśli na przykład z takiego całego generatora ściana bym dostał, no nie wiem, do 360 milionów wbił, no to byłoby tak szczerze całkiem w porządku, nie? No chyba, że mniej to tą motykę też od razu sprzedaję. Nie, żebym ja nie dostał miecza z tylu, nie, no to jest przesada tak szczerze. Dobra, slash sklep. Musimy sobie na pewno za wirtualną walutę sprzedać wszystkie TT i dostajemy 13 miliardów od razu. No i nie, 13 miliardów to nie jest żadna topka bogactwa. Ej, szczerze, to chyba najbardziej mi się opłacało po prostu sprzedać to, te anarchiczne kluczyki, żeby zarobić kasę. Inaczej, no nie wiem. Dobra, lecimy na pełne i zobaczmy. 13,21 miliarda mamy, więc zobaczmy, że tutaj jakieś 13,25 będzie. No to jest najlepsza motyka na serwerze, przypominam. Najlepsza, nie, no dobra, prawie najlepsza, no bo tam 34 jest. Najlepsza do wydropienia. Mamy, ile kasy dostaliśmy? Gówno, nie, dobra, nie wierzę. Dobra, sprzedajemy to, widzowie, sprzedajemy to. Motyka nie oddaje. Nawet nie wiem, czy takiego może być warte, ale... Dobra, tu wszyscy czekają przy tych anarchicznych, nie wiem. Pyk, zmieniamy channele. Każdy czeka na tej anarchicznej, nie wierzę w to. Więc lecimy bez animacji, mamy kill of anarchiczny. Ej, dobra, kill of anarchiczny niby spoko, bo to jest mój drugi kill of. Mamy dwa kill of anarchiczne w tym momencie, czyli jakieś 16 bilionów na pewno dostaniemy za to, więc w porząsiu. Sprzedamy sobie je na pewno. Anarchiczne odłamki są, kurde, giga drogie, no bo... No, wiecie, jak to wygląda. Lol, co to za dziwny channel z podwójną skrzynią. Dobra, lecimy. Pyk, mamy książka. Voucher na GVIP-a. Dobra, voucher na GVIP-a, widzowie, to jest giga dobry drop. I nie bez powodu się tak ucieszyłem, bo on może być drogi. Tak szczerze, on może być gigantycznie drogi. Voucher na SVIP-a kosztuje 5 miliardów, a na GVIP-a, no nawet nie ma tego, więc wydaje mi się, że tutaj 15 miliardów na luzie mogę sobie za to pchać, więc bardzo, ależ to bardzo jestem ucieszony. Zmieniamy znowu channel, no ja nie mam innej opcji, muszę cały czas te channele zmieniać, żeby nie zostać okradzionym. Pyk! Głowa 32, ajajajajaj. Trzy ostatnie klucze nam tak naprawdę zostały, no i liczymy na to, że miecz nam wypadnie i mamy motykę znowu pana kraba, nie, motyka z Kalmara. Nie wiem, ile te motyki są warte, tak szczerze, no bo one raczej tak nie oddają, jakby powinno oddawać. Ostatnie dwa kluczyki, widzowie, z animacją i zostaniemy okradzeni chyba, więc ja szybko stąd uciekam, żeby mi tutaj nie gwiznęli tego i dostaliśmy książkę regeneracji, więc to nie oddaje. No i ostatni klucz tak naprawdę dajemy sobie z animacją i uciekamy i zobaczmy, co dostaniemy, co dostaniemy. Proszę o miecz i mamy buty pana kraba. Ja pierdzielę, tyle kasy i nie wypadł mi miecz. Nie wypadł mi ani jeden miecz, widzowie, że to jest tragedia. A z mojego GVIP-a jaki mogę miecz sobie odebrać? Tak szczerze, 24. O, ja pierdzielę, bez miecza. Uhuhu, no dobra, jakoś trzeba sobie seta posegregować, czy coś, powystawiać jakoś itemy, może jakąś kasę dostaniemy, czy coś, no i zobaczymy, jak tutaj sytuacja na rynku wygląda. Ale na przykład taki kluczyk do anarchicznej, 20 miliardów. Ja pierdzielę, 200 miliardów miałbym, gdybym to sobie sprzedał normalnie po cenie rynkowej. Czy to jest chore? Coś tam mi się posprzedawało, widzowie, i nie jest źle. 19 miliardów na moim koncie i ja wiem jedno, te 19 miliardów wykupię po prostu sobie potem, najprawdopodobniej na jutrzejszy odcinek po prostu wszystkie możliwe tam odłamki, żeby sobie wbić ten perk siły, no i zobaczymy, czy to będzie po prostu oddawało, no bo na chwilę obecną po prostu tego perku wbitego nie mam, no i na chwilę obecną też w ogóle anarchicznych odłamków nie mam. 100, kurczę, odłamków trzeba na wbicie poziomu pierwszego. Będzie to droga zabawka, ale wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowny wydatek na tym serwerze aktualnie. Plus też mam nadzieję, że uda mi się kogoś pozabijać, bo jak dobrze wiecie lub nie wiecie, za zabójstwa tutaj można sobie też kupować anarchiczne odłamki. Dwa kile to jest jeden taki odłamek, więc kurczę, to jest bardzo akurat fajne. Moim zdaniem superowe to jest, więc może jakoś tutaj byśmy zrobili jakiegoś live'ika, gdzie po prostu bym, nie wiem, czy grindował kile, bo bym chciał sobie oczywiście tam powbijać te kili trochę, ale nie wiem, czy mój ekwipunek mi na to aż tak pozwoli po prostu, żeby sobie tyle tych fragów zrobić, ile bym chciał. Zobaczymy,
lecimy na klepę, piję sobie Strange'a. Pamiętam, jak klepa wyglądała wcześniej na serwerze i mówię, były hity słabe. Dlatego jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało teraz. Mój secik 33, 30, 29, tam powymieszane oczywiście z enchantami regeneracji, coś tam szybkości. Mieczycho 30 ze spowolnieniem i otruciem przeciwnika, więc oczywiście też nie jest aż tak źle. No ale musimy tutaj kogoś zobaczyć i na przykład kogoś zaatakować. I z jednego hita daliśmy tutaj Oliwierowi 3 serca. No to kurde. Powiem wam, że jak wcześniej grałeś i bez klaty biegałeś z całą elką i nie byłeś do zabicia, no to jakaś tam różnica na pewno jest. Zabijamy zioma, no i padł sobie na 2 hity. Tutaj kolejny ziomeczek sobie też padnie na 2 hity, oczywiście. No i tak się właśnie wbija kile tutaj na anarchii. Ej, no dobra, no to teraz się naprawdę jaram. Bardzo szybko się te kile robi. Tu jeszcze ziomal, kolejny odda killa, jest kolejny frag. Tam jeszcze są 2 kile, więc chciałbym sobie zdążyć i wydaje mi się, że zdążę, żebym ja go zabrał. Ja zabrałem tego, no i tego, wydaje mi się, że temu totemy już padają. No to co, biegniemy po prostu i będziemy go dojeżdżać. Chyba, że ja zostanę jakoś zaatakowany, chociaż liczę, że takiej sytuacji raczej nie będzie. No i zabiliśmy kolejnego i w ten sposób tak naprawdę wybiliśmy 4 fragi dosłownie w przeciągu 30 sekund chyba. No to widzowie, no nie ma co ukrywać, ale no anarchia po tej aktualizacji, kurczę, bardzo przyjemna się zrobiła. Więc jakiegoś tam live'ika, no będzie trzeba zrobić. Chociaż widzę, że po prostu ci ludzie mieli najsłabszego seta, bo mieli 12, no ale wcześniej jakby nawet te goście miały 12, no to nie dało się ich jakoś szczególnie pozabijać. Tutaj ziomek sobie padnie, oczywiście mamy kolejnego fraga. Siedzi 193 kill na moim koncie. Tutaj kościół prawie też na hita sobie padł. Tu jakiś ziomeczek, nie, no dobra, no to teraz trzeba po prostu zrobić oficjalną rekrutację do klanu Zara. Będziemy jakoś dodawać z jakąś niewielką opłatą, wydaje mi się, bo tak za darmo to bez sensu. No ale zobacz, no tutaj ziomek, co, totemik pada mu? Pada mu totemik? Oczywiście, że pada totemik i odleciał. Kurde, ale byłby frag. Prawie. Nie, no to serio, teraz ja robię wszystko, żeby wbić sobie tego perka siły. Raczej, kurczę, naprawdę, no na maksa tego nie będę w stanie wbić, no bo no będzie to drogie, ale jak tylko mi budżet pomoże, no to na pewno wydam tyle, ile trzeba. Plusem jest to, że wystawiłem tą książkę GVIP-a, o której wam mówiłem, i nie za 15 miliardów, tylko za 50. Serio, ona jest gigantycznie jednak droga, a te SVIP-y, które były tam po 5 miliardów, no to one były przez pomyłkę tyle wystawione, tak mi się wydaje, i żałuję, że się wtedy nie znałem, bo to chodzi o wiele, kurczę, drożej. Po prostu drożej. Więc fajnie będzie co robić na tym serwerze, plus jeszcze widzę, że na samym boksie gra tutaj 1500 osób, czyli naprawdę spory wynik, nie ma co narzekać, nie? Mamy kolejnego killa, sobie padł ziomal na 2 hity, tutaj sobie też ziomal by padł, ale jakoś miał, kurde, laga i go to uratowało. No, ja się boję trochę tej bezpiecznej, w sensie strefy bez elit, bo to jest strefa bez elit taka, że można widzowie kobłeby stawiać na strefie, czajcie, to jest, kurde, naprawdę ciężki temat, ale pozwalający na pewno wbić nie jednego i nie dwa fragi, więc no cel aktualnie może na dzisiaj jakieś 300 killi, to byłoby naprawdę mocne i wydaje mi się, że jestem w stanie to wbić. A jeszcze na sam koniec jestem ciekawy w ogóle, ile ten miecz jest warty. Taka 30 z pełnymi enchantami, które ja mam na rynku, sobie zerknijmy. 30. 25 miliardów? Nie, 17 miliardów najtańszy kosztuje, nie? 17 miliardów kosztuje miecz 30. No to nie, no to ten miecz też jest po prostu całkiem drogi. Nie ma co mówić, że tak nie jest. Dzięki za oglądanie tego filmu. Widzimy się jutro o 15, bo robimy daily. Na razie i siema.